Cześć, dzień dobry bardzo. Witam Was dzisiaj w trochę inny sposób, a mianowicie spod samego muru. Co prawda wszedłem tutaj trochę tak na lewo, ale po co? Tylko i wyłącznie po to, żeby Wam pokazać coś takiego. W tych ścianach tutaj jest to zamek w Rudnie. W kamieniach, które tutaj są, te kamienie pochodzą z kamieniołomów niedaleko, są, moi drodzy, amonity. Czyli, o właśnie, tego szukałem specjalnie, właśnie po to tutaj szedłem. Widzicie? To dłoń. Tak więc to Wam chciałem pokazać. I jeżeli się uda, zrobimy też wyprawę na amonity. Może podjedziemy tam dzisiaj. Natomiast dzisiaj chciałem Was zaprosić na trzy rzeczy. Po pierwsze, właśnie będziemy zwiedzać ten zamek. Zaraz będzie otwarcie, bo jest jeszcze przed godzinami. Będziemy zwiedzać Muzeum Agraptów, które tutaj są. A zaraz po tym weźmiemy sobie szpadel, weźmiemy sobie młotki, grabki i tym podobne i spróbujemy znaleźć sami agaty. Tak więc zapraszam Was dzisiaj trochę inaczej, trochę tak bez złota, ale za to z kamieniami szlachetnymi. Szlachetnymi, półszlachetnymi. To co, mykniemy sobie na górę. Nie ma to jak szybki bieg. Aha. Myślałem, że już jestem na górze. A tymczasem aż mi złapała zadyszka. Całkiem przyjemnie. Całkiem sporo, całkiem przyjemnie, całkiem wysoko. Będąc w tej lokalizacji, nie tylko możemy zwiedzić starą Borownię, ale także i również, ponieważ w tym miejscu są odbywane zawody w poszukiwaniu agatów. Także gdyby ktoś chciał sobie znaleźć na własną rękę, chciałby sobie wykopać coś na półkę, coś do własnej gabloty, to polecam odwiedzić to miejsce. Zarośnięte. Patrzcie, jaka tu jest przestrzeń do góry. Grzebiąc się w ziemi, możemy znaleźć naprawdę różne cuda. Od minerałów
od skamieniałości po przedmioty różnego typu. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się was zabrać jeszcze inny rodzaj poszukiwań, a mianowicie właśnie w morzu się wybierzemy, żeby poszukać w ziemi jakichś pozostałości nie tylko po II wojnie światowej, ale także troszkę wcześniejszych. Wszystko przed nami. Pozostałości dawniejszych murów. A tutaj proszę, jaka skorupka. I to już porównajcie sobie dłoń. To jest skamieniała skorupa. Coraz bardziej się przekonuję do tego, żeby się na tę nitę wybrać. Nawet na schodach. Bardzo ciekawy przedsionek. Ja się już kieruję do wyjścia, ponieważ jeszcze mamy rundkę po muzeum. Tak więc, jeśli chodzi o sam zamek, taki ogólny zarys wam zostawiam. A co do reszty, to za chwilę ciąg dalszy, tylko sobie przejdziemy do muzeum. Obróbką, to jest w stanie surowym i tego szukamy na polu. A później cięty, szlifowany, polerowany i wybrany. A można u was przeciąć i wypolerować? A ile się za to płaci? Nie, ja myślę, że to będzie bezpłatnie. O! To już wszystko tego pana dobrujemy, właśnie oni też będą wychodzić z nim na tych warsztatach na pół, też tam będą kopać i później wracają do pracy. O, to super! To się jeszcze załapiemy na obróbkę kamieni. No. Bardzo fajnie. To są cudne. Nitki. Od maleńkich sztuk po taką dobrą średnicę kolą. I tak oto wyglądamy. Salko kinowy i później są tutaj jakieś prelekcje podobne. Aleś właśnie go nie robi dla was zdjęcia. Kości niedźwiedzia. Fragment szczęki jelenia. Wszystko zostało tutaj, przed muzeum, zaraz wydobyte z ziemi. Jednostrzeżowe, jednostrzeżowe, jak się pisze. Także
Ametysty. Fajne bryłki. Dosyć sprawne. Właściciel muzeum prowadzi właśnie te lekcje. Jak słychać? Oczywiście mamy też możliwość dokonania zakupu tracytu, skamieniałości, agatów oczywiście, ale nie tylko. Głowę z kosztowami górskimi. Przerywały cały czas, a przerywały tak jak ja lubię pana. Maleństwo. Przerywały na ziemi, bo mamy tam jakąś mamy składowę, bo warto mieć. Ale oczywiście pirety. Są to strajki z tych agatów, które są tutaj na salach. Widzimy je z bliższa, one są powiększone. Amenity.